Zaczynamy tego vloga. Zaczynamy tego vloga w ręczniku na głowie. Słuchajcie, wczoraj po przyjściu do domu cały czas się bawiliśmy i potem było kąpanie, usypianie i jakoś tak ten czas leciał, więc dzisiaj kontynuujemy z ręcznikiem na głowie i ja muszę tutaj asegurować, bo z Zoe się zrobił mały akrobata. Chcesz wziąć na rączki? Dziecko. To jest pani matka wszystkich mam. Zobaczcie. Jakbym nie siedziała, na końcu siedzi, na takim skrawku. Spadniesz. W ogóle to nie rusza. Ta lala jest za ciężka dla ciebie, daj mi ją. Zagóruję stopą. Tą weź sobie, tą. No, także ja tutaj asekurację pełną parą. Idę ogarnąć buzię, głowę i patrzcie co. Johnny, jest papa. I tu mi się takie coś zrobiło. Zobaczcie, dwa takie. I nie wiem co to jest. Bo to nie są jakieś wypryski i mnie to strasznie swędzi i to ma taką... Nie wygląda to jak komar, więc nie wiem, co mogło mnie ugryźć tutaj. Pierwszy raz mam takie... To mnie bardzo swędzi. I powiem wam szczerze, że ja to podrapałam oczywiście, no jak zwykle. I... Nie wiem, co to mnie użarło, albo co to jest. Ale nieładnie to wygląda, zobaczcie. No. I po tej stronie mam też tutaj. Więc nie wiem, czy coś mnie ugryzło, czy jakaś... Coś mnie wysypało. Nie mam pojęcia. No nic, tego nie będę dzisiaj ruszać, to może mi to przejdzie i... Ach, jesteśmy. Ciężka ta lala jest. Chodź. Damy tą lalę tu. Tą tu. No chodź, i ty chodź. Bzikiu! Psi leciało dziecko! Dziecko! Aaa! Tutaj zrób lalę. Zrób Alali. Zorka. Ona kocha, słuchajcie, angielskie piosenki. To ja nie wiem czemu. Że ty się opiekujesz swoimi dziećmi. A idę chociaż rozszerzać włos. O, chciałaś puzzle układać? Mamy takie fajne puzzle, zobaczcie. I uwielbia je układać. Znaczy, układać. Próbować układać, no bo... Ale, jak to mówią, trening czyni mistrza. Tutaj trzeba tego hipcia dać. Tutaj hipcia. Chcesz okulary założyć? Ale ładna jesteś! Zyłka! O, zdjęła. Daj mama ci założyć. No prawie. Daj mama ci pomoże.
Witaminę. Wow. Daj mama ci założy. Daj mamie. Za mama ją Andusz? Na uszka to trzeba tak zrobić. Ale ładna! Ale jesteś ładna! Dobra, jestem. Zawiozłam małą do żłobka i mam na sobie, słuchajcie, długie spodnie, te takie... No wygląda jak spódnica, mam tu taki rozpierdaczek, ale słuchajcie, zapuszczam włosy na nogach do poniedziałku, więc tak musi to wyglądać. I bodnik. I pokażę wam, co kupiłam. Tego nie kupiłam. Taki, jak to się nazywa? Frisbee? Frisbee to się nazywa, nie? To taki frisbee kupiłam. Czekaj, postawię sobie go was wyżej. O. Taki frisbee dla Joani, to taką wielką księgę zadań przedszkolaka. I powiem wam szczerze, ona jest trochę ciężka. Ale my ją weźmiemy na wakacje, a z kolei z nią nie wrócimy, więc taka druga jest dla Juanito, no skąd się biorą dzieci, bardzo fajna książeczka, oraz Juanito zaczął kolekcjonować ten National Geographic Nella. Dobra, idziecie ze mną na górę, bo muszę... Słuchajcie, wyrosły mi... Zaraz wam pokażę, patrzcie to. Rosną mi włosy, czyli łysa nie będę, ale zobaczcie, jak to wygląda. Co najmniej głupio, więc... No a tutaj na tych nowych włoskach nie ma keratyny. Więc je delikatnie podprostuję sobie. Ja sobie podprostuję tylko... Widzicie, one są proste, tylko te rudzielce. A tych rudzielców już niedługo nie będzie, bo w poniedziałek idę do fryzjera i po prostu ich nie będzie. Znikną. Dobra. Nie wierzę w ogóle, to mnie tak boli, słuchajcie. Dobra, podprostuję te włosy na szybciora i lecę do Kamili. Bo mamy dzisiaj, nie chcę wam skłamać, jak to się nazywa, ale elektrostymulację. Nie chcę was skłamać, jak to się wszystko nazywa, ale to jest chyba elektrostymulacja. Więc co na dzisiaj nakładam na ryjek? Na ryjek jest jedyne, co w taką pogodę nakładam, to jest, słuchajcie, baza z Bielendy. Makeup Academy Nude Base. Nawilżająca baza pod makijaż. No, a ja makijażu nie nakładam, ale... tą bazę tylko nakładam. I ona niby ma wyrównywać kolorycy. Nie wiem, czy wyrównuje. Super. Tego nie widzę, ale... lepsze to niż nic. Dobra, przesyłki ogarnięte, także słuchajcie, a mówiłam, że wam, że nie będziecie, mówiłam wam, że nie będziecie mnie widzieć z Red Bullem, tylko z wodą. I właśnie teraz zabieram was ze sobą i opowiem wam o tym dopiero jak tam pójdę, bo nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, a nie chcę tutaj wprowadzić nikogo w błąd, na co idę, ale idę na zabiegi, które mamy razem z Kamilą w zasadzie. I to jest, dzisiaj mam chyba elektrostymulację. Można wykorzystać tak jakby na wszystkie części ciała.
Ja wykorzystuję tylko na brzuch. Dodatkowo, słuchajcie, ćwiczę w domu. Zaczęłam ćwiczyć w poniedziałek. I słuchajcie, zrobię wam zdjęcia mojego brzucha przed i po miesiącu takich zabiegów plus ćwiczeniom, że będziecie mogli sobie porównać, jak to wszystko wygląda i czy warto. Widział mnie ktoś podjeżdżającą do Maca i zamawiającego coś, co teraz będę zamawiać? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe! Ale słuchajcie, wzięłam się za siebie w końcu. W końcu się za siebie wzięłam. Zobaczycie. Ja wam pokażę, jaka będę laska jeszcze. A ja mam strasznie silną wolę. Jak ja mocno coś chcę, to nie ma bata. Nie ma bata. Będzie i tyle. Pozdrawiamy tego pana, co się dziwnie patrzy na nas. Dzień dobry, mam pytanie, sałatka jakaś? Z kurczakiem? Z kurczakiem, może być. Jakiej sosi? Winegret? Tak, winegret. Jasne. I to wszystko. Kawka może do tego? Duża biała? Nie, dziękuję ślicznie. Mamy 14:20, widzimy się pod okienkiem, zapłać. Dziękuję ślicznie. Tego jeszcze nie było, nie? Kaśka zamówiła sałatkę w McDonaldzie i nie wzięła milkshake'a ani wielkiego cappuccino. Cóż, czego się nie robi, żeby dobrze wyglądać? Mgiełka, słuchajcie. Do ciała. To jest ciężki must have mój tego lata i każdego. W zimą nie używam, ale latem jak najbardziej. Dobra, słuchajcie, już jestem. Mam bluzkę sportową, spandek sportowy i moje spodenki. Mój brzuch, słuchajcie, widzicie, nie jest źle, ale jest taka bardzo luźna skóra. Dzisiaj mam elektrostymulację i rolki. Trzymajcie kciuki. Jakim cudem mam te same ciuchy, słuchajcie, bo po tym się w ogóle człowiek nie poci, więc no, umówmy się, nie jest nic potrzebne, żeby mieć ze sobą, że tak powiem, więc tak, teraz jedziemy najpierw do, muszę podjechać do Silesii, bo słyszałam, że tam jest w Zarze spódniczka, którą bardzo, bardzo chcę. Więc jadę ją obczaić, czy jest, a jeżeli nie ma jej... Czemu włączam auto? A jeżeli jej nie ma, to... no to jej nie ma.
No i jadę później po dzieci. I taki jest plan. Dobra, bierze pierwszą bluzkę, jest przepiękna, nie do tych spodni. Do tych spodni wygląda całkiem komicznie. Ale... to jest... takie moje. Jest przepiękne. Dobra, to wygląda całkiem komicznie przez te... przez te wszystkie... I spódniczka mi się mega podoba, a do bluzki nie wiem. Podoba mi się, ale mi tutaj gniecie. Ale ona jest taka... Spódniczka jest śliczna. Całą już ekipą jesteśmy w domu. I tu są te, patrzcie, te pufis, bo ja używam nie tylko tych trend, czyli tych, że tak powiem, z designem, ale używam również tych zwykłych pufis. I zobaczcie, tu macie też fajne, takie w aligatory i w słoniki. Więc mamy. Także ja już rozpakuję sobie je. I będziemy mogli używać. Wam pokazuję. Jeden jest taki cały w aligatorki. A drugi jest taki po prostu z aligatorem. One są mega mięciutkie. Ja nie wiem, jak używaliście kiedyś, to zupełnie są inaczej zbudowane niż pieluchy Pampers. Słuchajcie, one nie mają tutaj takiej siateczki i tak dalej, ale są mega naturalne i... no ale są... no nie uczulają, naprawdę pupki nie uczulają, więc... że ja tutaj mam zapas. A te uciekają do żłobka. Te idę zanieść do naszej magicznej szafki, bo mam... nie mam spodni, uwaga, nie mam spodni. Uwaga. Te idę zanieść do naszej magicznej szafki, którą tu mamy, zobaczcie. Tu mam po prostu ten koszyczek. I sobie do tego koszyczka siup, wkładam. I mam tutaj zawsze kremik, chusteczki, akurat tą grę i duplo, bo nie chcę, żeby ona miała sama samodzielnie. No i to jest jedyna szafka, której ona nie umie otworzyć, czyli ta z klikiem. Zwróćcie uwagę, ale mała tu sprząta. Zobaczcie, dałam jej taki kubeczek do nauki napoju, picia. I... jest trochę mokra, ale od razu załapała, o co chodzi. Pięknie. Jeszcze chcesz picia? Pokażemy, tak? Jak pijesz. Co? Poczekaj. Napij się. No dobra, mama zamknie. Musi zamknąć, tak? No, chęcię. Tu ma drinkę, here. Masz piciu. Ojej, brawo! A dzieci jedzą kolację, słuchajcie. Ja już po maseczce jestem. Trochę taka czerwona jestem, zaczerwieniona widzę. Więc idziemy wieczór dla mamy. Więc teraz, moi drodzy, wieczór dla mamy i taty.